Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, który będzie taką luźniejszą pogadanką o Bridgertonach. Jak wiecie lub też nie wiecie, ja miałam taki swój tydzień, maraton, nie maraton, z Bridgertonami, który trwał tydzień, od 6 do 13 czy tam 12 maja. No i trochę oczywiście przedłużyłam ten maraton sobie. I podczas tego czasu moim zadaniem było przeczytać jak najwięcej książek z serii Julie Quinn, czyli z serii o Bridgertonach, oraz też nadrobienie serialu, którego trzeci sezon zbliżał się w tamtym momencie. Teraz, kiedy ja to nagrywam, już obejrzałam tą pierwszą część trzeciego, najnowszego sezonu Bridgertonów, ale od początku, skąd w ogóle ten pomysł na takie czytanie Bridgertonów i skąd w ogóle to wszystko? No więc ogólnie moja historia z Bridgertonami polega na tym, że obejrzałam kiedyś, blisko premiery tego pierwszego sezonu, właśnie historię Simona i Daphne i powiem Wam, że ten serial mi się absolutnie nie podobał. I nie chodzi mi o to, że nie jest on wiarygodny historycznie, bo oczywiście, że nie jest wiarygodny historycznie, ponieważ no, to jest taka bajka raczej, to jest taka fantazja na temat świata, który teoretycznie dzieje się, teoretycznie osadzony jest w czasach regencji w Londynie, w Wielkiej Brytanii, ale jest to taka Wielka Brytania marzeń, w której, wiecie, wszyscy są równi, niezależnie od rasy i pochodzenia, wszyscy są szczęśliwi i no, najważniejszym zadaniem jest po prostu znalezienie miłości. A dobrze wiemy, że tak do końca nie było i tutaj właśnie wiele osób, którzy nie lubią Bridgertonów, właśnie skarży się na to, że pojawiają się osoby z innym kolorem skóry i że to jest no po prostu nierealistycznie względem tego, co faktycznie działo się w XIX wieku. No i okej, prawda? Mnie to jakoś tam bardzo nie denerwowało. Mnie w tym pierwszym sezonie denerwowało to, że już teraz może nie jestem tak na świeżo, ale pamiętam, że tam była masa scen erotycznych, ale do takiego momentu, że to już było nudne. No bo wiadomo, to jest serial o miłości. Te książki to są takie trochę współczesne, chociaż jeszcze do tego przejdziemy, takie trochę harlekiny. Natomiast faktycznie tam w tej historii o Simonie i Daphne było bardzo dużo scen łóżkowych, aż do pożygu można powiedzieć. No ale faktycznie obejrzałam ten serial i nie kontynuowałam już tego dalej. Ominęła mnie cała fascynacja drugim sezonem i tym sezonem dodatkowym o Królowej Szarlocie. I teraz to odrabiałam, ponieważ nie wiem, jakoś przyszło to do mnie, czy ze względu na reklamę, czy ze względu na to, że jednak wszyscy się zachwycają i stwierdziłam, dobra, dajemy temu drugą szansę i pomyślałam, że można by połączyć to z czytaniem książek i miałam trochę obawy, ponieważ książki Julie Quinn powstały w latach 2000 i to dosłownie ten pierwszy tom został napisany, wydany w 2000 roku, więc możemy się domyślać, że to mogło się w różny sposób zestarzeć. No i możemy w tym momencie już przejść do pierwszej książki, którą przeczytałam właśnie w tym tygodniu z Bridgertonami. No i jest to książka Mój Książę. Właśnie okładki też z serialu Netflixowego, okładki filmowe, czy też serialowe po prostu. No i to jest historia, tak jak wspomniałam już, Simona i Daphne. Daphne wprowadza nas w świat właśnie tej rodziny Bridgertonów. Mamy tu ósemkę rodzeństwa, którym imiona są nadawane zgodnie z literami alfabetu, czyli jest Anthony, potem Benedict, potem na C, Colin, tak? Trzech chłopców najpierw i czwarta jest Daphne. No i właśnie to od Daphne zaczynamy tę historię. To jest pierwszy sezon towarzyski Daphne. Zostaje ona wprowadzona na salony przez swoją matkę, a ta matka, no jej głównym takim zajęciem i główną troską i marzeniem jest to, by wszystkie swoje dzieci wyprawić właśnie w związek małżeński, by te dzieci znalazły miłość. No i też ogólnie to jest taki świat, w którym rządzą te mamuśki, które właśnie w tej socjecie gdzieś tam plotkują, szukają partnerów dla swoich dzieci. No i bardzo ważne jest, żeby właśnie złapać dobrą partię, prawda? No i tak też jest w przypadku Daphne i tak też jest w przypadku Simona, bo tutaj ta historia jest trochę z perspektywy tego Simona prowadzona, przynajmniej w tej książce. Simon jest księciem ogólnie, odziedziczył tytuł po ojcu, z którym no, nie miał dobrej relacji, ale tutaj nie będę zbyt wiele zdradzać, bo być może jeszcze jesteście przed lekturą lub też przed oglądaniem serialu, więc tutaj będę tak ogólnie się starała opowiadać o tym wszystkim. On ma trudną relację z ojcem i też
jest takim niby bawidamkiem, niby rozpustnikiem, tak to się w tej książce nazywa. No i nie życzy sobie małżeństwa, natomiast jest znakomitą partią, więc jak tylko pojawia się na londyńskich salonach, to wszystkie mamuśki po prostu szaleją i starają się mu podsunąć jak najlepszą partię, znaczy najlepszą po prostu własną córkę mu podsuwają. Także Simon nie może się opędzić. Jednocześnie Daphne jest pierwszy raz na tych salonach, to jest jej pierwszy sezon, tak jak wspomniałam, i ona z kolei nie może sobie znaleźć męża. Ona bardzo by chciałaby wyjść za mąż, chciałaby mieć dzieci. Tutaj są takie bardzo klasyczne potrzeby kobiet. Potrzeba wyjścia za mąż, rodzenia dzieci, miłości oczywiście. To są tego typu książki, romanse, które kończą się po prostu ślubem i szczęśliwą rodziną. Więc to jest w pewien sposób naprawdę proste. I tak jak wspomniałam, to mi się kojarzyło od początku z takim harlekinem trochę. Natomiast nie do końca tak jest i trochę Wam to wytłumaczę, dlaczego się wycofałam z tego pomysłu. No i Daphne z Simonem tam się spotykają wreszcie. I ponieważ Simon studiował, czy chodził do szkoły z braćmi Daphne, no to jakby ją kojarzy. I oni zawiązują taki jakby pakt, który będzie polegał na tym, że będą udawali, że tam ze sobą kręcą, powiedzmy, będą udawali, że Simon właśnie uderza w konkury, że się o nią stara, po to, by inne mamuśki dały mu spokój i nie podsuwały mu swoich córek, oraz po to, by właśnie Daphne zyskała w oczach innych tam mężczyzn, konkurentów. No bo skoro książę się interesuje tą dziewczyną, no to znaczy, że jest w niej coś wyjątkowego, coś wartego uwagi. No i właśnie o to chodzi, by również mężczyźni się zainteresowali tą Daphne. A później jakoś ta historia się kręci i ona jest dość tak banalnie skonstruowana, to znaczy najpierw mamy niby to fake dating, później, wiecie, ta akcja narasta, te uczucia gdzieś tam, jest punkt kulminacyjny, wiecie, scena łóżkowa, jakiś kryzys, no i później wszystko do szczęśliwego rozwiązania. Dużą wadą jakby tej powieści, ale też następnych, jest to, że one są bardzo proste i od samego początku, nawet nie znając serialu, łatwo jest domyślić się, jak to wszystko się skończy. To są takie komfortowe książki, które zabierają nas właśnie w ten świat takiej baśni, trochę na współczesną modłę napisanej, i pozwalają nam się, nie wiem, oderwać od rzeczywistości. Jeśli lubicie Jane Austen i tego typu książki, i nie przeszkadza Wam, że będzie to dość no, prosta w gruncie rzeczy historia z właśnie taką pikanterią, z tymi scenami takimi bardziej zbliżeń, no to myślę, że nie będzie to coś złego. Chociaż ogólnie, jeśli chodzi o to, jak ta książka się zestarzała, to tam nie jest źle ogólnie. Ogólnie i w tej, i w kolejnej książce, w drugim tomie, jest po jednej takiej scenie właśnie między kobietą a mężczyzną, kiedy ten mężczyzna mówi coś takiego związanego z jego pozycją jakby, no że on jakby ma tą władzę jednak w związku, w małżeństwie i że kobieta jednak ma być mu posłuszna, i to nam w dzisiejszych czasach trochę zgrzyta, ale to jest chyba jedyna rzecz, która faktycznie historycznie mogła mieć uzasadnienie, chociaż musicie wiedzieć, że w tych pierwszych tomach Bridgertonów tutaj nie ma mowy o tym, że Simon jest czarny. Więc no, on jest tam opisywany jako niebieskooki i tak dalej. Wiecie, w 2000 roku jeszcze być może nie było takiego pomysłu na to, by w ten sposób tworzyć historię, by właśnie zmieniać te elementy historyczne, i raczej są to książki o białych ludziach, przynajmniej właśnie te pierwsze, i tutaj tego nie ma, i to dopiero właśnie serial Netflixa zmienił tą wizję. No i właściwie, co bym chciała jeszcze więcej powiedzieć o tej książce, tak, wspomniałam o tej relacji takiej władzy, czyli o tym elemencie zgrzytu względem 2000 roku do dzisiaj, no to to był ten jeden zgrzyt, zarówno w tej części, jak i w kolejnej. Natomiast ogólnie ja się spodziewałam naprawdę takiego paździerza, takiego totalnego harlekina, jak były sprzedawane, nie wiem, w latach 90. w kiosku. Natomiast to nie jest źle napisane, to nie jest źle przetłumaczone, całkiem się przez tę książkę płynie, ja nie czułam żadnych zgrzytów tak naprawdę. I tutaj właśnie, w przeciwieństwie do serialu, nie ma tych scen łóżkowych tak dużo, ale też ta współczesna literatura erotyczna, tiktokowa, przyzwyczaja nas trochę do bardzo anatomicznych scen zbliżeń, do bardzo takich dosłownych i bardzo szczegółowych opisów. Tutaj tego nie ma. Są sceny zbliżeń, coś tam jest opisywane, ale to jest takie, wiecie, moim zdaniem
tak no naprawdę krytycznym zdaniem, tu nie było tego za dużo. To było opisane w dość zgrabny sposób, w sposób zupełnie do przyjęcia. Nawet jak ktoś właśnie nie lubi takich bardzo szczegółowych opisów, to myślę, że tutaj jak najbardziej można się odnaleźć. To jest powieść romantyczna, na starszą niby modłę. Te sceny zbliżeń są całkiem w porządku. Moim zdaniem jak najbardziej na plus. I ta książka mnie bardzo zaskoczyła pozytywnie. Dałam jej 4 gwiazdki, bo nie, 3,75, bo jednak... Wiecie, to nie jest znowu nic takiego nadzwyczajnego, to nie jest nic, co zmieni wasze życie, natomiast wydaje mi się, że to jest taki element popkultury, który warto znać, warto zobaczyć, czy wam to w ogóle pasuje. To jest takie guilty pleasure, można powiedzieć, i ja się doskonale bawiłam przy tym pierwszym tomie. Tak to wyglądało. No i potem przeszłam do drugiego tomu, of course, czyli do Ktoś mnie pokochał, drugi tom Bridgertonów, historia Antoniego, czyli pierwszego z synów Bridgertonów. Tutaj niestety przy tym drugim tomie byłam już lekko znudzona, można powiedzieć, i trochę zawiedzona, ponieważ to jest ta sama książka, tylko przepisana na nowo z innym bohaterem, i zarówno w tej, jak i w drugiej tej książce mężczyzna ma jakiś problem wewnętrzny, który nie pozwala mu osiągnąć szczęścia i miłości i tak dalej, ale ten problem jest w dużej mierze jakby wmówiony. No i tak jest też w przypadku Antoniego, który jest właśnie najstarszym synem rodziny, ojciec umarł dość młodo, jest tylko matka, wdowa, no i ta siódemka rodzeństwa, co do których Antoni czuje, że ma właśnie taką powinność, że musi się nimi zaopiekować, no ale stwierdza, że czas hulaszczego życia młodzieńczej rozpusty już przeminął i że właśnie musi stanąć na wysokości zadania, dorosnąć, wziąć sobie żonę i prowadzić już poważne życie, zarządzać majątkiem Bridgertonów i się opiekować właśnie starszą matką i rodzeństwem. No więc Antoni zwraca swój wzrok w kierunku Edwiny Sheffield. Czy ja dobrze mówię nazwisko? Mogę mylić? Tak, Edwina Sheffield, która jest najpiękniejszą damą właśnie tego sezonu, no ale to nie jest takie wszystko proste, ponieważ oprócz tego, że musi zdobyć właśnie serce tej Edwiny, czyli jakoś tam ją przekonać w ogóle do małżeństwa, to musi najpierw pokonać opór jej siostry Kate, która jest uznawana za starą pannę, i tutaj w książce ona ma 21 lat i jest no po prostu starą panną, której już w ogóle nikt kijem nie dotknie, bo jest taka stara, i ona pragnie dla tej Edwiny wszystkiego najlepszego, najwspanialszego, wiecie, mężczyzny, ale chodzi o to, by znalazła ta Edwina miłość. No i tutaj względem serialu trochę się zmieniło, bo też najpierw przeczytałam książkę, a potem dopiero obejrzałam film, więc byłam na świeżo. Tutaj mamy historię dwóch dziewczyn, które przyjeżdżają z Indii. I ta Kate to jest no, typowo hinduska, natomiast jej ta siostra przyrodnia Edwina jest chyba w połowie hinduską, z tego co się zorientowałam. Ich matka, Angielka, uciekła tak naprawdę z hinduskim jakimś tam urzędnikiem do Indii. No i uciekła, tam była miłość między nimi i z tej miłości narodziła się właśnie ta Edwina. Obie te dziewczyny, mimo że przyrodnie siostry, to one bardzo jakby są za sobą. No i w serialu ta Kate ma 26 lat, żeby nam już tak bardzo to nie śmierdziało, że ona ma 21 lat i jest traktowana jak stare próg. No, więc w ten sposób to wygląda. No i tutaj też ten wątek oczywiście rasy jest zmieniony. No i powiem wam, że szczerze, mimo że właśnie ten drugi tom też jest oderwany od rzeczywistości historycznej, to był ciekawszy w formie serialu niż w książce, no bo w książce to były po prostu dziewczyny, Angielki, które tam były niezbyt bogate, no i szukały męża dla tej Edwiny i w zasadzie nic takiego ciekawego tutaj nie było opisane. I też tutaj jest tego rodzaju motyw, że tak jak tu było fake dating, to tak tutaj jest znowu TikTokowy enemies to lovers, chociaż w latach 2000 przecież tak dokładnie te wątki nie były nazwane, ale tutaj ten potencjał taki TikTokowy zauważam i widzę, że w kolejnych sezonach i w kolejnych tomach mamy kolejne te tropy, motywy TikTokowe i ciekawa jestem, co będzie dalej. No i tutaj w tej części też był właśnie taki niepokojący jeden element związany właśnie z życiem seksualnym i z tym, że ten mężczyzna czegoś tam wymaga od kobiety, i to było takie trochę
krzywe, można powiedzieć. Z drugiej strony, być może pasowało tutaj do opisu takiego mężczyzny, wiecie, macho, który gdzieś tam narzuca swoją wolę, ale w sumie kobieta tam cieszy się, że to taki prawdziwy mężczyzna, że tak stawia na swoim. Więc tutaj był taki też jeden wątek, tak jak wspomniałam, który z dzisiejszej perspektywy nie wygląda dobrze. No i ogólnie, tak jak wspomniałam, ten tom już mnie trochę znużył, bo on jest dosłownie na tym samym szkielecie zbudowany, co mój książę, więc tu trochę gorzej to się czytało. Natomiast serial mi to zdecydowanie wynagrodził i też tutaj, w książce przynajmniej, to, co też serial robi lepiej, był taki motyw, że... I zaraz, żeby Wam za dużo nie zaspoilerować. Jedna osoba coś traci i w książce jest takie na zasadzie, że straciła coś, na czym jej zależało, ale jakby od razu jest takie, no dobra, spoko, okej, to ja się zadowolę czym innym. Natomiast w serialu jest faktycznie no trochę żalu za tą stratą i trochę no takiej walki o to być może i więcej takiego uczucia bardziej ludzkiego, a tutaj w książce mam wrażenie, że to było napisane po prostu pod to, by dwójka bohaterów już mogła się tam spotkać i iść do łóżka i już by mogli po prostu płodzić tych nowych Bridgertonów. Tak to wyglądało. I też mam wrażenie, że w serialu mniej przejmujemy się tymi konwenansami, bo tutaj w tej książce wystarczy, że kiedy para zostanie nakryta bez przyzwoitki i to nawet nie muszą się jakoś gdzić, tylko po prostu, że razem są bez przyzwoitki, to już może spaść hańba na tą dziewczynę i już jest skandal i oni tak naprawdę muszą już się pobrać. W serialu podchodzą do tego dużo swobodniej. Mamy tutaj takie przedmałżeńskie różne zbliżenia. Mamy tutaj też spotkania bez przyzwoitki i nie zawsze one się kończą ślubem. W serialu nie przejmujemy się za mocno tym, że są konwenanse, albo przejmujemy się nimi w momencie, kiedy nam to pasuje do fabuły. Więc to jest też takie niekonsekwentne. Tutaj akurat większą konsekwencją wykazuje się książka. Także, tak jak wspomniałam, to jest dokładnie ta sama książka, co tu. I bardzo to podobnie jest poprowadzone, dlatego trochę gorzej mi się czytało tę książkę. Natomiast jeśli chodzi o serial, to ja już przy tym drugim sezonie się absolutnie się zakochałam. I już nie chodzi o samą fabułę, chodzi mi bardziej o to, jakie napięcie tam było między aktorami, między bohaterami. Jak pięknie to wszystko wizualnie wygląda. Te stroje, suknie, te wszystkie też upięcia włosów. W ogóle jak piękni ludzie tam występują w tym serialu. No co tu dużo mówić, ładnie się, miło się na to patrzy i to ze względów tych estetycznych bardzo polecam ten serial, tylko po prostu, żeby nacieszyć oczy ładnymi rzeczami, ładnymi ludźmi. Też te sceny na balach, kiedy ludzie tańczą, to są współczesne piosenki przerobione w taki sposób, by klasycznymi instrumentami w klasyczny sposób jakoś melodię oddać, ale są to zupełnie współczesne piosenki i no, podobało mi się to, bo to jest zupełna być może fantazja, ale dobrze się na to patrzy, dobrze się tego słucha i też, tak jak wspomniałam, napięcie między bohaterami w tym drugim tomie. Coś, co faktycznie dało się uwierzyć i fajnie się to naprawdę oglądało i z dużą przyjemnością, z takim uczuciem rozrywki, dobrze spędzonego czasu, właśnie takiego odpoczynku też umysłowego. Także to. Później stwierdziłam, że sięgnę po książkę, która chronologicznie nie mam pojęcia gdzie jest, ale to jest opowieść o królowej Charlocie, która toczy się 50 lat wcześniej względem wydarzeń z drugiego, powiedzmy, tomu, z drugiego sezonu serialu. I tutaj bardziej można mówić o serialu, bo książka Królowa Charlotta powstała na podstawie serialu, czyli jest to już współcześnie pisana książka i jest ona na podstawie scenariusza serialowego. I ja tutaj tak mniej więcej równolegle oglądałam i czytałam to, tę książkę. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że jest to praktycznie jeden do jednego serial i książka. Z jednej strony to jest najlepsza z tych trzech książek, które udało mi się przeczytać, ale z drugiej też najgorsza. I już Wam tłumaczę, dlaczego tak jest. Ponieważ tak, mamy tutaj historię królowej Charlotte i jej jakby backstory, skąd ona się wzięła i tak dalej. I tutaj w tej książce autorki próbują wytłumaczyć, dlaczego ten świat
Bridgertonów wygląda w taki sposób, jak wygląda, pod właśnie względem rasy. I tutaj tłumaczy się to w ten sposób, że królowa matka postanawia dla swojego syna, króla Jerzego, sprowadzić małżonkę, by już po prostu płodzili tych następców tronu i tak dalej. Wiadomo, ta sukcesja, najważniejsza rzecz. No i z niewiadomego powodu sprowadza dziewczynę z Niemiec w ogóle, księżniczkę niemiecką, właśnie Charlotte, która jest właśnie czarna. No i tak jakby na dworze królewskim Anglii w tamtym momencie nie ma ludzi z innym odcieniem skóry niż właśnie biały, niż typowych takich Anglików. Natomiast to jest taki wielki eksperyment, czyli wprowadzenie tej Charlotte jako królowej. I też w tym samym momencie królowa matka decyduje, że no na tron wchodzi królowa, więc żeby jakoś jej pomóc, no nie wiem, żeby jakoś też społeczeństwo się przyzwyczaiło, no to wprowadza też do socjety, do tego towarzystwa również czarne osoby dobrze urodzone, nadaje im tytuły lordowskie i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy to środowisko, ta społeczność arystokratów niby ma włączyć w swoje szeregi osoby z innym kolorem skóry. Oczywiście to nie jest takie proste, tutaj też niby jakiś taki rasizm występuje, choć w sumie dość delikatny. No i zasadniczo potem nie ma już żadnego problemu z tym, by czarne osoby też były jakby na tronie. W sensie tutaj jakieś takie motywy typu, nie wiem, niewolnictwo i sposób myślenia ludzi w tamtych czasach są zupełnie pominięte. Ci ludzie myślą tak jak współcześnie, więc nie ma w zasadzie żadnego problemu. Ale już pomijając te wątki rasowe, no to tutaj ta Charlotte król ją bierze za żonę, no ale tam też jest pewien problem i tu znowu mężczyzna ma problem. Tylko w tym tomie, w tej historii, to jest chyba jedyny raz, kiedy no, to jest taki faktycznie duży problem. Realny problem, który no, będzie ciążył nie tylko na nim, ale na całym państwie i ogólnie też na całej fabule książki. I wiadomo, no tutaj w dawnych czasach różne problemy, nie chcę za dużo tutaj wspominać. Dlatego też mówię tak trochę, wiecie, naokoło to wszystko. Tutaj te problemy były zwalczane w taki dziwny sposób dość. No i jakby rozumiem, że bohaterowie się na to zgadzali, bo nie mieli innej wiedzy. Natomiast jest jeden moment, który mnie zadziwił i moim zdaniem ta książka i ten też serial jest dość tak fabularnie niedokończony. To znaczy widzę w nim luki fabularne, jakieś tam logiczne niedociągnięcia, bo kiedy jeden bohater robi tak naprawdę coś bardzo złego, nawet jak na tamte czasy, nawet jak na niewiedzę i tak dalej, to wydaje mi się, że za swoje czyny powinien ponieść dużo większe konsekwencje niż realnie ponosi w tej książce. Generalnie powinno się go ściąć, no bo no, robił złe rzeczy. Natomiast tutaj jest po prostu wygnany z zamku i w sumie wszyscy o nim zapominają i już jest cacy. Więc to dziwne. I też w tej książce tak do końca nie ma puenty, w której to jest więcej w serialu, bo serial bardziej skacze pomiędzy współczesnością Bridgertonów, a właśnie tym 50 lat wcześniej, między tą młodością Charlotte a teraźniejszością, więc wydaje mi się, że tutaj książka jakby kilku rzeczy z serialu nie podejmuje i tak jakby przeciwnie niż zwykle, nie? Że zwykle jest tak, że po prostu bierze się książkę i coś tam się z niej usuwa, żeby po prostu ta fabuła w serialu była ciekawsza, bo nie wszystko da się pokazać. To tak tutaj zrobiono w drugą stronę, czyli w książce pokazano trochę mniej różnych rzeczy, różnych wątków tutaj w książce zabrakło, które moim zdaniem w serialu całkiem spoko wyszły, a ten jeden element z tym odpuszczeniem jednej srogiej winy, jak dla mnie taki słaby, ale ogólnie no też jakoś tam się broni ta książka, to znaczy broni się pod tym względem, że faktycznie tutaj mamy poważny problem, nie jest on rozwiązywalny i nie, jakby zabrakło mi trochę takiej puenty w tym wszystkim, natomiast jakby dużą wadą tej książki jest to, że mimo, że chyba jest najciekawsza i najbardziej skomplikowana, to ona mi się dłużyła i tak samo serial mi się dłużył. Ten serial miał ten sezon dodatkowy jakby, miał tylko 6 odcinków, sprawdzałam po godzinie czy ponad godzinie, ale no było to trochę nużące, nie wiem dlaczego. Być może kwestia, że to inna epoka, inne te stroje, inny wygląd, czy może problemy tych ludzi mnie mniej interesowały i tutaj też nie ma takiej, może nie ma takiego napięcia właśnie związanego z relacją, no bo bohaterów poznajemy w momencie, kiedy oni
biorą aranżowany ślub, więc w zasadzie nie mają już wyboru i mało jest tutaj miejsca na romans. W serialu bardzo fajnie został pokazany Lord Danbury i no, idealny casting i po prostu super to wyglądało i mega śmieszne, także to było spoko. A tutaj w książce no, nie było jakby miejsca na to, bo każdy musiał sobie swojego Lorda Danbury wymyślić i wyobrazić. Natomiast ogólnie okej, chociaż no akurat ta książka być może mojego serca nie skradła. No i niestety zdarzyło się tak, że udało mi się tylko te trzy książki zakończyć, ale też właśnie chciałam to tak na równi jakby mieć z serialem zakończone. Natomiast przyszedł trzeci sezon 16 maja. Już jestem po oglądaniu, po seansie wszystkich czterech odcinków i w ogóle głupie to jest. Nie pamiętam, czy tak było w przypadku poprzednich tych seriali, poprzednich sezonów, że ten sezon jest podzielony na dwa i pierwszy był w maju, druga część będzie 13 czerwca bodajże i te cztery pierwsze odcinki mam za sobą, bardzo mi się podobały. Tak jak w sumie nie jestem fanką Colina, tego serialowego, tak całkiem dobrze się to oglądało i też piękne stroje, piękne fryzury, piękny wygląd tej całej socjety, tych bohaterów, no, super się na to patrzy naprawdę. No i historia Penelopy i Colina też w sumie w porządku. Tutaj mamy motyw Friends to Lovers i mamy tajemnicę. I niestety książki jeszcze nie przeczytałam, ale postaram się to zrobić przed kolejną jakby transzą sezonu, odcinków. I postaram się właśnie przed zakończeniem tej serii przeczytać jednak książkę. Podejrzewam, co w książce zostanie ujawnione. Coś, co zostało ujawnione w serialu w pierwszym sezonie już na końcu, więc nie będzie to jakieś wielkie zaskoczenie dla mnie, aczkolwiek w opisie mamy chyba, że i Colin ma tajemnicę, i Penelopa ma tajemnicę, więc tu jestem ciekawa tej tajemnicy Colina i to też się okaże na pewno w serialu, chociaż nawet po tych czterech odcinkach doskonale już wiadomo, jak to się dalej potoczy, bo ze względu na to, że prawdopodobnie tajemnica Penelopy wyjdzie na jaw, no to ten ich związek będzie przeżywał no, pewien kryzys. Ale to jest właśnie głupie w rozmowie o Bridgertonach, że mówiąc o konkretnym sezonie, o konkretnej parze, wiadomo od początku, od po prostu pierwszych minut, albo już po samej okładce, nie? Kto z kim będzie? Tutaj nie ma tego zaskoczenia zupełnie. Więc dlatego też w ten sposób opowiadałam o tych książkach i o tym serialu. Ogólnie, już tak podsumowując, wiecie, tych tomów jest więcej. To są tak naprawdę tylko dwa tomy tej głównej serii Ośmioro Rodzeństwa, więc jeszcze trochę tych historii miłosnych jest i czuję się zachęcona, by dalej w to brnąć, tylko to nie są książki, które warto czytać jedną za drugą, bo są do siebie niestety bardzo podobne i mimo, że są świetną rozrywką i no, takim odmóżdżającym relaksem, to niestety przez to, że są bardzo do siebie podobne, to mogą nudzić. Natomiast na pewno w najbliższym miesiącu, przed kolejnym sezonem, sięgnę po nowy tom, który też będzie miał okładkę serialową właśnie z Penelopą i Colinem i będę czytać, bo wkręciłam się, na maksa się wkręciłam. Mimo, że nie uważam, żeby to była jakaś seria, którą należy każdemu polecać, to jest coś, co można faktycznie nazwać literaturą kobiecą, takim no już ostatecznym tego słowa znaczeniu, czyli faktycznie romans, relacje i rodzina, chociaż no, może nie do końca rodzina, ale no to życie takie arystokracji angielskiej i teraz mam taką ochotę jechać do Londynu, nie wiem, jakoś tak te seriale mnie nakręciły i rozumiem ten fenomen, rozumiem to, że można być fanem Bridgertonów i faktycznie się nawet w serial też bardzo, bardzo wkręciłam i będę czekać na kolejne tomy i na kolejne sezony, chociaż przyznam Wam szczerze, że akurat jak już obejrzę o Penelopie i Colinie, to jeśli będzie teraz opowiadana historia na przykład Benedicta, co wynikałoby z kolejności książek, bo w ogóle tu są pierwsze dwa tomy, a potem jest trzeci tom o Benedikcie, a dopiero czwarty jest o Colinie, więc też dlatego nie sięgałam jeszcze po tom z Colinem, bo nie jest to chronologicznie względem książki. Ale też, już zgubiłam wątek, ale co chciałabym wspomnieć. Tutaj w tych nowych wydaniach na końcu jest jakby dopisany taki drugi epilog po latach i w tym drugim epilogu, już w pierwszym tomie, mamy spoilery do kolejnych tomów i mamy spoilery do tego, kto z kim będzie. Czyli na przykład właśnie jest tutaj o Penelopie i Colinie już wspomniane, więc jeśli ktoś po prostu podchodzi do tej serii z taką
wiecie, świeżą głową, to prawdopodobnie nie jesteście wy, którzy oglądacie ten odcinek, bo już prawdopodobnie wiecie, kto z kim i dlaczego. No ale zakładając hipotetycznie, że ktoś, o, patrzy sobie, no fajna okładka, dobra, czytam sobie o jakichś tam książętach, hrabiach, jak tam się zakochują w sobie, no to ma w sumie spoilery już do dalszych tomów. Nie wiem, jaki miało to sens. Tutaj autorka się tłumaczy, że po prostu to grono fanów Bridgertonów z całego świata tam na jej blogu czy tam stronie internetowej pisało, że tam potrzebne są jakieś kolejne historie po latach, no i ona tam zaczęła pisać początkowo tylko do internetu właśnie te dodatkowe historie, a później jako takie epilogi zostało to włączone do poszczególnych tomów. No i właściwie to chyba tyle ode mnie. Jeśli miałabym być szczera, to chciałam pokazać więcej tych przeczytanych książek, no ale wyszło jak wyszło i nie chciałam się też męczyć na siłę, bo tak jak wspominam, to są dość podobne do siebie książki i czytanie ich na siłę, jedna po drugim, jest bardzo nużące, natomiast czytanie ich co jakiś czas może przynosić naprawdę dobrą, fajną rozrywkę, co też Wam polecam, no i oczywiście polecam serial. Choć wiadomo, że no, trzeba być po prostu osobą, której podobają się tego typu fantazje na temat historii. Jeśli nie lubicie, kiedy się nie zgadza z historią, no to pewnie będzie Was to irytować. I to tyle. I powiem Wam już od razu teraz, że przeczytam całą serię Bridgertonów i wtedy przyjdę z całym filmem o całej serii być może. A dzisiaj tak tylko podsumowując ten tydzień z Bridgertonami, to tyle ode mnie właściwie. Dajcie znać, co sądzicie o serialu, co sądzicie o nowym sezonie i co sądzicie o książkach, jeśli je czytaliście. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.